Za chwilę będą kręcone zdjęcia do filmu, który właśnie w tej chwili oglądacie. Mottem tego dokumentu będą słowa jego bohatera. Staram się jak mogę, a jak nie mogę, to też się staram. Główna postać tego filmu jest magistrem filologii polskiej. Twórczość Adama Mickiewicza to jego pasja, a na Wydziale Polonistyki Budapesztańskiego Uniwersytetu Humanistycznego kończy doktorat. Od 13 lat mieszka w Polsce, a od 9 jest wiceprezesem pewnego stowarzyszenia. Angielski, węgierski, włoski to języki, wśród których biegle się porusza. Tłumaczy poezję i sam ją pisze. Debiutancki tomik Na pustyni wydał w wieku 19 lat. Później były kolejne. Tomasz, bo o nim mowa, jest zawsze uśmiechnięty. Takiego go pamiętam z różnych spotkań literacko-artystycznych, w których bierze czynny udział. Również w dniu dzisiejszym Tomasz jest obecny tutaj w podwarszawskich Włochach, zapraszając Państwa do podróży po tęsknotach jesiennych Tomasza Rudnickiego. Autor zabierze Państwa w podróż swoim monodramem w oprawie muzycznej Bożeny Sitek oraz gry aktorskiej Władysława Pękali. Tomasz urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym, zdiagnozowanym tuż po urodzeniu. Z chorobą walczy do dziś. A ja witam Państwa bardzo serdecznie w tak ważnym i pięknym miejscu, jak miejsce aktywności lokalnej tu we Włochach, gdzie gościmy. Witam serdecznie i dziękuję za otwarte progi tutaj już od razu pani Sylwii. Dziękuję za wsparcie pani Karolinie. Państwu dziękuję, że zechcieliście przybyć w tak ważnym dla mnie momencie życia, bo za 4 dni mija 20 lat od mojego debiutu. Stary już jest. A zaczyna. Masz rację, mamo. Masz starego, ale bardzo szczęśliwego syna. Tym bardziej, że dzisiaj mam ten zaszczyt i przyjemność pokazać się z nieco innej strony. A to wszystko dzięki Władkowi. No cóż, cytując naszego nowego zdobywcę Nikę, pisze, pisanie ma tylko wtedy sens, kiedy pisze się o czymś i pisze się dla kogoś. Tak stwierdził Mariusz Szczygieł, odbierając Nikę w tym roku za książkę Nie ma. Ja mam to szczęście, że od 20 lat piszę dla kogoś, bo Państwo przybyliście mnie posłuchać. Natomiast czy piszę nadal o czymś,
Ocenicie Państwo sami. Dzisiaj zapraszam Państwa w podróż. Dzisiaj to nie ja gram pierwsze skrzypce. Graję słowo i muzyka. Przewodniczyć Państwu będą w tej podróży niezrównany Władysław Pękała. Oraz znakomita, wybitna pianistka, wspaniała przyjaciółka Bożena Sitek. Więc cóż, kończąc tą moją krótką przemowę, ja życzę Państwu zasłuchania w drugiej części wieczoru będzie można zadać pytania, więc odpowiem na wszystkie. A teraz cóż, miłego seansu. Brawo. Masz nową wiadomość. Może byśmy się rozstali. Kolory usypał sepią. Czas ich powrotu? Niewidzialny. Zwieszony bezpiecznie w czerni nocy. Przez uchylone oczy poczuję powiew pobudżowego ciepła. Przypomina mi zapach twoich włosów. Ostatnie krople zanikającego deszczu wystukują na parapecie twoje imię. Może znów powrócisz z deszczem. Mimo upływu lat, w tangu wciąż spalam się, będąc zawsze twój kochanie. Miałem poczucie sprawstwa w ciszy. Już dawno temu w twoich ramionach stawałem się bokiem. Jedyną wciąż zachowaj. Niechaj będzie świadkiem naszych pięknych wzruszeń. Bo gdy kiedyś się zakochasz znów od nowa, czasem wspomnij, że ja
także duszy. Tego sukcesu by nie było, gdyby nie moi koledzy i koleżanki z SAP-u, ze Stowarzyszenia Autorów Polskich, którzy zgodzili się, bym wykorzystał także ich utwory do tego monodramu. Jest to panna Dusia Stańczak. Pan Janusz Kokoszko. I Kazio Nowacki. Mam nadzieję, że ten obraz skłonił Państwa do refleksji. Przyznam się szczerze, że łatwiej się oglądało niż się pisało. Ale skoro już mam obok tak przepiękną damę, to pozwolę sobie zająć jej chwilę. Tylko poproszę Wojtka czy panią Karolinę o pomoc. No to już się nie od razu do kompletu. Kochana Bożenko, bez ciebie bym zginął. Także bardzo ci dziękuję. Kobieta uratowała życie mężczyźnie. Tym razem. Dostosowując swoje wieczory do potrzeb poety. Dziękuję ci po prostu bardzo. Byłaś słońcem tego przedstawienia. Natomiast to nie jest wszystko. Mamo, poproszę cię do mnie, że we mnie wierzysz. Bez ciebie ten wieczór też by się nie odbył. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i oby następne sztuki były jeszcze z lepszym tematem i bardzo bardziej optymistyczne, żeby się nic nie kończyło, a wszystko zaczynało. Bardzo dziękuję. Kochani Państwo, mam nadzieję, że wybaczycie mi kolejną prywatę, ale jest tu na sali kobieta, która wspiera mnie niemalże od urodzenia. Ciociu, mogę cię prosić? Kochana ciociu, korzystając z tej okazji, chciałbym ci podziękować za miłość, za wiarę, za ciepło, no i za pyszne
pyszne, pyszne ciasto. Bardzo proszę. No, to kobiety mojego życia. No, ale gdyby nie gościnne progi i wyrozumiałość pewnej damy, to by mnie tu nie było. Pani Karolino, zapraszam. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję, to wielka przyjemność dla nas. Bardzo dziękuję. Co złego to nie ja. To oni. Szanowni Państwo, i oczywiście wisienkę zostawiłem sobie na koniec, bo co by było po słowach nawet najbardziej docenionego poety, gdyby nie głos, proszę Państwa, głos. Władku! Zapraszam! Władku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. To już nie pierwszy projekt nasz wspólny. Bodaj czwarty na przestrzeni 9 lat znajomości. Ale teraz się pochwalę. Organizując to przedsięwzięcie, nie musiałem długo myśleć, kto zagra. Bo od razu, że tak powiem, pisałem pod jednego aktora. Natomiast zadziwiła mnie reakcja Władka, bo dzwonię do Władka, pytam się: Władziu, pomożesz? Słyszę, co słyszę w odpowiedzi? Nie slogan, który już się Państwu kojarzy, tylko zdanie Rudnickiemu się nie odmawia. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. No i oczywiście największa gwiazda się schowała do tyłu. Zapraszam do przodu. Tak. Zapraszam. Pani Sylwio? To naprawdę nie mój czas dzisiaj, to Pana dzisiaj czas. Bardzo, bardzo. Gratuluję jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję za tą możliwość, że tutaj w Malu dzięki Pani dobroci i cierpliwości do artysty humanisty mogę się czuć jak w domu. Bardzo Pani dziękuję. No cóż, to tyle emocji z mojej strony. Jeśli Państwo sobie życzą zadać pytanie, czy nabyć książkę, to jest taka możliwość. To skoro pytań brak, to ja jeszcze bym
Zanim pójdziemy, chciałoby się zaśpiewać. Na jednego. Nie ma tak dobrze. Jest za to pyszne ciasto ze złotych rąk mojej mamy i ciotki. Także zapraszam na ciasto, ale widzę, że jest na sali ktoś szczególny. Ktoś, kto skradł mi serce, z kim mamy wspólne plany. Chciałbym Państwu przedstawić Jolantę Grottę. Tak, tak. Cudowna kobieta, powieściopisarka, poetka, no i cudotwórczyni, bo ze mną dokonała cudów. Joluś, bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. W ogóle, że mogłem, że mogłem Cię poznać. Jesteś moim prezentem chyba prosto z nieba. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo dziękuję. Ja tak od siebie chciałam Państwu powiedzieć, że z Tomkiem poznaliśmy się na dachu kilka lat temu. No i właściwie bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Po prostu oczy wszystko mówią, gesty mówią, rozumiemy się bardzo dobrze. Także zostałeś moim przyjacielem i w ogóle jesteś moim aniołem, tak jak w wierszu, który napisałeś po moim spotkaniu, na którym byłeś. Także bardzo Ci dziękuję za wiersze, które piszesz do mojej twórczości. Jest to dla mnie ogromna radość być Twoją przyjaciółką. Dziękuję. Radość jest obopólna. Tym większa, że po tęsknotach jesiennych chyba przyjdzie czas na listy. Nie chcę zdradzać tajemnicy, bo to właściwie pomysł jest Tomka. Także jeśli Tomek zdradzi sam tajemnicę, to bardzo. Pomysł mój, ale dlaczego mój? Bo chciałem się przez dłuższą chwilę zanurzyć w Twoim uśmiechu i w Twoim głosie, który dla mnie jest oazą spokoju. Mógłbym Cię słuchać godzinami. Jesteś w ogóle samym dobrem dla mojej duszy, bo w tym drapieżnym świecie, jaki, który nas otacza, to jedynie przy Tobie można uzyskać spokój i no właściwie wszystko, co dobre. Za dużo tego dobrego. Zaraz stąd odlecę. A chcę z Państwem jeszcze trochę pobyć. Także jak mówiłem, książki są do nabycia. Ich koszt 120. Znaczy koszt. Cena egzemplarza to 20 zł. Ale wartość dużo większa. Będzie. Lokata. Chyba powiem to ci, którzy już czytali.
Ale jest tu na sali ktoś, kto zmienił moje życie nie tak dawno temu. Nie jest to kobieta. Jest to mężczyzna, którego mam zaszczyt nazywać przyjacielem, a jest to nie byle kto, mili państwo, jest to Tadeusz Knyziak, wiceprezes naszego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Witamy cię, Tadziu. Dwa lata temu Tadeusz zgodził się napisać wstęp do mojego tomiku Pejzaż słowem malowany. Muszę się przyznać państwu, bo tobie chyba, Tadziu, tego nie mówiłem, ale dzięki temu, że zechciałeś napisać ten wstęp, ja się sam o sobie wiele rzeczy dowiedziałem. No i o to chodzi. Oprócz tego, że Tadziu zechciał napisać ten wstęp, to jeszcze zasługuje na medal, bo znosi dzielnie moje wiersze, którymi komentuje jego doktoralne literaturę. Więc tym bardziej zasługuje na brawa. Ja miłości nie wyznam. Gorączkę podam i będę podawał. Dzięki. Często. Dziękuję. Teraz muszę trochę przearanżować stolik ten i będą tutaj książki do nabycia, ale to zajmie chwilkę, więc zapraszam państwa w tym czasie na ciasto. Tak jest, Tomasz. Proszę bardzo, bateria nam się kończy, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, 24 października. A zapraszamy na 13 listopada. Dokładnie, tak. To już niedługo. Kto nie mógł dzisiaj, to zapraszamy. Warto. Na 13 listopada na pewno warto. Fantastyczna obsada muzyczno-aktorska i fantastyczny reżyser Tomasz. Dziękuję bardzo. Brawo. Ale namachała. Proszę o niektóre, bo nie wszystko przeczytałam. No i kupisz podziękowanie za to, że nasza przyjaźń wyszła poza ramy biblioteki. Uwielbiam się. Nie, a to była jeszcze jedna. Taka piramida, to była się słania, mówię, siedziałam cały czas tak naprężona, że dało się tego. Dało się tego. Tak, mamy wszystko nagrane, nawet w tej chwili się nagrywa. Chodzi mi o. Właśnie, uważaj.